Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich subskrybentów, sympatyków, widzów. Dzisiaj kolejny odcinek o Suzuki, o silnikach Suzuki, mianowicie o silniku 1.4 Booster Jet K14C, czyli silnik w takich autach oferowanych jak Suzuki Vitara drugiej generacji, czy Suzuki SX4 drugiej generacji S-Cross. Co można powiedzieć o samym silniku? 4 cylindry, 16 zaworów, wtrysk bezpośredni, turbosprężarka, rozrząd na łańcuchu. Oleju jest dosyć mało jak na taki silnik o pojemności 1.4, bo około 3,5 litra. Wymiana oleju co 15 tysięcy lub co roku. Silnik oczywiście niezbyt dobrze znosi instalację LPG, także musimy to mieć na uwagę, głównie ze względu na wtrysk bezpośredni, ale też inne rozwiązania, powiedzmy technologiczne. Samochód wyposażony w ten silnik ma turbosprężarkę Mitsubishi. Sama konstrukcja silnika jest oparta na silniku 1.4 K14B. Oczywiście z dużą ilością przeróbek, modyfikacji. Zastosowano także hydrauliczną regulację zaworów. Co do opinii odnośnie użytkowników, na pewno samochód kojarzony jest zarówno z automatem, jak i z manualną skrzynią biegów. Ja miałem okazję się przejechać takim silnikiem. Dosyć fajna dynamika w Suzuki Vitarze. Dosyć oszczędny samochód, nawet przy prędkościach autostradowych w okolicach 7 litrów. Przy mniejszych prędkościach to spalanie średnio może się zamknąć w 6 litrach spokojnie. Na trasie oszczędnej jeszcze mniej, w mieście oczywiście będzie to więcej. Także tutaj na pewno silnik jest chwalony. Co to zalet tego silnika? Na pewno dosyć bardzo dobra dynamika tego silnika, elastyczność, mała awaryjność, dosyć dobra kultura pracy. Jednostka jest dosyć trwała. Co do kosztów serwisowania VAT, to na pewno przy większych przebiegach, czy to wymiana rozrządu, czy opartego na łańcuchu oczywiście. Wiadomo, że silnik jest technologicznie nowoczesny, ale japońska, powiedzmy, produkcja powoduje też to, że konstrukcja, że silnik jest dosyć bezawaryjny i raczej użytkownicy tutaj specjalnie nie narzekają na te silniki. Co do samej instalacji gazowej, ja się jeszcze nie spotkałem, aczkolwiek na pewno instalacje gazowe są raczej niezalecane do większości silników z wtryskiem bezpośrednim, co nie, oczywiście nie powoduje tego, że takiej instalacji nie można pewnie zamontować, bo zapewne do większości silników instalacje, do każdego silnika praktycznie jest to tylko kwestia kosztów i odpowiedniego montażu oczywiście. Także to by było na tyle odnośnie silnika 1.4 Booster Jet o mocy 140 koni mechanicznych. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka. Pozdrawiam.